Amadeusz Lisiecki, członek wyprawy Hoyer Goal, laureaci Kolosa w kategorii eksploracja jaskiń. W tej kategorii to jest chyba najbardziej zespołowa ze wszystkich kategorii. Tu się nie da niczego samego w pojedynkę zrobić. Zadedykowaliście też tą nagrodę wszystkim, którzy w tej wyprawie i w innych wyprawach, które się przyczyniły do tej eksploracji. Dokładnie, nasza wyprawa tegoroczna składała się z ponad 20 osób. Tak jak już wspomniałeś, jest to sport zespołowy, nie da się samemu eksplorować jaskiń. I nasz klub razem z naszymi przyjaciółmi z innych klubów eksplorujemy już w tamtym rejonie od kilku lat. W tym roku udało nam się wyeksplorować jaskinię Niedoróbkę na ponad 1200 metrów wodotworu, więc jest to niewątpliwie, jaskinia kończy się syfonem, jest to niewątpliwie osiągnięcie, za które otrzymaliśmy tego kolosa, za które serdecznie dziękujemy. I mamy nadzieję, że ten kolos nas motywuje również do dalszego działania i myślę, że będzie u nas stał w klubie na widocznym i takim na podejście. To jest też taki sport mało efektowny, chyba trudny do opowiadania, jak sobie z tym radzicie. Tak, jest to taki dosyć sport trudny, jest w jaskiniach, jest zimno, jest ciemno, przygotowanie jaskiń, przygotowanie do eksploracji jaskini, cała infrastruktura, jaką musimy zbudować na miejscu, czyli powstanie bazy górnej, dolnej. Niewątpliwie wymaga to od nas dużo pracy i wysiłku, no ale myślę, że ten wysiłek się opłaca. A co tak najbardziej wciąga do tego? Ja pamiętam, że w zeszłym roku z Arturem Kozłowskim, świętej pamięci, rozmawiałem i on mówił, że ten moment, kiedy tam w tej jaskini się zanurza i po prostu nic nie widzi, to jest to, że on czuje, że to jest to, czego on całe życie szuka po prostu. Dokładnie, to jest trochę tak jak... Mogę powiedzieć, może powiem tak, to jest trochę tak jak chodzenie po księżycu. Wchodzimy w takie miejsca, gdzie jeszcze nikogo wcześniej przed nami nie było, więc nie wiemy dokładnie, co tam jest. Sami jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy w to miejsce w jaskini weszli. I na tym polega właśnie eksploracja jaskiń. To jest właśnie, myślę, w tym taka najciekawsza, najcudowniejsza rzecz. Myśli się o tym? Maciej Kuczyński dzisiaj mówił, że właśnie tam wchodzi się w takie miejsca, gdzie od miliona lat nikogo nie było. Myśli się o tym podczas tej eksploracji? Podczas eksploracji może nie, podczas eksploracji raczej się człowiek skupia na tym, żeby zrobić to szybko, sprawnie. Myślimy o całym sprzęcie, który mamy ze sobą, żeby żadnego błędu nie popełnić, ponieważ jest to też sport niebezpieczny. Jest też zimno, ciemno i to są takie rzeczy dosyć nieprzyjemne w jaskini. Może bardziej myślimy o tym po wyjściu, kiedy już jest czas na jakieś podsumowanie, refleksje. O same kolosy chciałem zapytać, tego kolosa, który otrzymaliście i tą imprezę, jak się tutaj znajdujecie, czujecie? Bardzo zostaliśmy tutaj ciepło przyjęci. Dziękujemy za zaproszenie. Jest to już trzecia nagroda, którą tutaj otrzymaliśmy na festiwalu. No i myślę, że mam nadzieję, że nie ostatnia. Że w przyszłym roku również jakąś tutaj prezentację przygotujemy. I oczywiście wyprawa przyszłoroczna też już jest w planach, też organizujemy. I mamy nadzieję, że będziemy mieli nowy materiał do pokazania. To są cele w tej samej jaskini, czy gdzieś indziej? To znaczy tak, cele w tej samej jaskini też, natomiast oprócz eksploracji jaskiń już odkrytych, staramy się w tamtym rejonie szukać nowych jaskiń. Więc mamy jakby takie nasze działanie jest podzielone na dwa etapy. Jedno jest eksploracja jaskiń już odkrytych i problemów, które są w tych jaskiniach, a drugi temat to jest właśnie poszukiwanie otworów nowych jaskiń na powierzchni. I na sam koniec jeszcze wrócę do tego, to ciężko się o tym opowiada, na przykład takiej publiczności, o czym, nie wiem, tutaj ludzie mówią o autostopie, o różnym podróżowaniu, to każdy tego liznął w jakiś tam mniejszy czy większy sposób. Wy mówicie o czymś, czego, no, taki kosmos w sumie dla większości ludzi. Dokładnie, ciężko jest przedstawić, opisać to, jak wygląda ta jaskinia, natomiast myślę, że dobrym rozwiązaniem jest to, z czego my skorzystaliśmy, czyli posiłkowaliśmy się tymi modelami trójwymiarowymi jaskiń i filmami. To tak w pewien sposób oddaje tą rzeczywistość, która tam panuje.